Pozdrawiam Was, drodzy bracia i siostry, wielkanocną uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus zmartwychwstały, Ten, który niesie pokój, mówi nam, tak jak kiedyś do apostołów w Wieczerniku, pokój Wam. Pokój to dobro najwyższe. Pokój to wolność. Pokój to nadzieja, pokój to ludzka godność, pokój to prawda. Już po raz kolejny przeżywamy święta wielkanocne w klimacie toczącej się wojny w Ukrainie, gdzie jest tyle nieszczęść, niepokoju, gdzie jest tyle cierpienia, gdzie powtarza się droga krzyżowa Pana Jezusa, ale też i nadzieja nie umiera. Dlatego przeżywające święta wielkanocne w naszych wspólnotach parafialnych, w rodzinach, w społecznościach zakonnych, na naszych plebaniach, ale także w miejscach pracy, inspirujmy się tym Bożym darem pokoju, o który tak zabiegał podczas swojej apostolskiej posługi święty Jan Paweł II. I nie bez powodu w swojej pierwszej programowej encyklice zatytułowanej Odkupiciel Człowieka, Redemptor Hominis, pisze, że człowiek jest drogą Kościoła. I człowiek jest najważniejszy, bo przecież nie dla aniołów, ale dla człowieka Bóg zesłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg swojego Syna nie daje jako straceńca, ale jako wyraz swojej odwiecznej miłości, która nigdy się nie zmienia, nie ulega koniunkturze. Nie ma też swojej ceny, bo wypływa z kochającego serca Boga, z tej Jego boskiej ikony, jaką jest Jezus Chrystus. Drodzy diecezjanie i wszyscy, którym drogie są święta Zmartwychwstania Pańskiego, niech Pan Jezus napełnia Was pokojem, miłością, zgodą i nadzieją. Przeżywając rok refleksji nad Kościołem Chrystusowym, bądźmy jak uczniowie na drodze do Emaus i rozpoznajmy Jezusa w darze Eucharystii, aby później z tym darem Jezusa iść i powiedzieć naszym braciom i siostrom, tym obojętnym, chorym, cierpiącym, widzieliśmy Pana. Bo bez Jezusa, Chrystusa, święta nie mają sensu. A święty Paweł nam przypomni, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara. Niech zmartwychwstanie ta wielka tajemnica wiary, którą przeżywamy w łasce sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, będzie dla nas tą prawdą, którą będziemy zawsze nieśli w sercu, jako ten wielki Boży dar. I dzielmy się tym darem jak chlebem, którego nigdy nam nie zabraknie. Alleluja, Jezus żyje. Życzę pięknych, radosnych i pełnych Bożego błogosławieństwa świąt paschalnych.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.